RAV4 to jeden z najpopularniejszych modeli w Polsce od lat. Polska Toyota do dziś sprzedała ponad 66 tysięcy sztuk tego modelu, a wersja hybrydowa RAV-ki stanowi obecnie prawie 90% sprzedaży wszystkich nowych RAV-ek w naszym kraju. Gdzie jest tajemnica tego sukcesu i gdzie jest miejsce dla RAV-ki plug-in w tej całej opowieści o modelu, postanowiłem zapytać mojego kolegę z Toyoty. To dla kogo RAV4 Plug-in Hybrid jest w Polsce? Kto to auto kupi? Ten samochód jest przede wszystkim dla osoby, która szuka najlepszej w historii Toyoty hybrydy. To jest auto dla kogoś, kto szuka świetnych osiągów, kto szuka bardzo modnego nadwozia typu SUV, no ale z jakiegoś względu nie potrzebuje takiego dużego samochodu jak na przykład Toyota Highlander. Ile takich RAV-ek pluginowych zaproponujecie w tym roku klientom w Polsce? To auto tak naprawdę będzie, mamy nadzieję, sprzedane w ilości około kilkuset sztuk. Natomiast co ważniejsze, pierwsza pula 100 samochodów została sprzedana bardzo szybko, bo już w kilka dni, zaraz po uruchomieniu przedsprzedaży. I ci klienci, którzy zamówili samochód z tej pierwszej puli, właśnie teraz, właśnie w tej chwili odbierają swoje pierwsze auta i mogą się nimi cieszyć podczas jazdy po ulicy. Takie auto będzie na pewno droższe od tej klasycznej RAV-ki w klasycznej hybrydzie, w związku z czym pojawia się pytanie, jak to zostało ustawione cenowo, czy to jest w zasięgu, w jaki sposób sobie finansować ten samochód, mnóstwo pytań. Robert, no samochód jest droższy, to fakt, bo musi być droższy. Inna technologia, dużo większa bateria, która stanowi no, tak naprawdę główny koszt i wzrost tego kosztu względem klasycznej hybrydy Toyoty. Natomiast musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo ten samochód, nawet w wersji podstawowej już, jest wyposażony mniej więcej na poziomie tej klasycznej hybrydy Toyoty w wersji najwyższej. Więc to auto już domyślnie posiada duże felgi, posiada bardzo dobry pakiet bezpieczeństwa, duży ekran w środku, system bezkluczykowy otwierania itd., itd. Więc kupując auto w podstawowej wersji, oczywiście dostajemy już świetne wyposażenie, a pamiętajmy o tym, że jak to w Toyocie, od początku mamy również jako bonus, który nam znacząco obniża cenę tego samochodu już na wstępie. No to skoro mówimy o cenie, to jaka jest różnica w tej dopłacie do wersji plug-in względem topowej wersji hybrydowej klasycznej? Oczywiście to jest pojęcie względne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę porównywalne wersje wyposażenia, czyli w tym przypadku wersję najwyższą w klasycznej hybrydzie oraz wersję tą, od której startujemy nasz cennik w RAV4 Plug-in, bo to są samochody, które mają bardzo podobne wyposażenie, to dopłata jest mniej więcej na poziomie 35 tysięcy złotych. Oczywiście pamiętamy o tym, że w przypadku tego auta mamy również możliwość zastosowania ekobonusa w wysokości no, prawie 17 tysięcy złotych, co znacząco też obniża nam cenę finalną dla klienta. Samochód oczywiście, tak już powiedziałem, w podstawowej wersji jest wyposażony bardzo dobrze. To jest auto z dużymi felgami, z pełnym pakietem bezpieczeństwa, dużym ekranem w środku, systemem bezkluczykowego otwierania, elektryką siedzeń, mnóstwem akcesoriów, które tak naprawdę klient dostaje gratis, wybierając RAV4 Plug-in, co jeszcze dodatkowo zwiększa no jakby wartość, którą kupujemy, wybierając właśnie RAV4 wersji Plug-in Hybrid. Gwarancja i wszelkie zabezpieczenia, rozumiem, że takie jak dla każdej hybrydowej Toyoty. Zgadza się. Pełna gwarancja, również pełna gwarancja na akumulator hybrydowy, na baterię hybrydową do 10 lat również, więc tutaj w niczym ten samochód nie odstaje od klasycznych, sprawdzonych hybrydowych rozwiązań Toyoty. Czyli Toyota jest pewna swojej technologii i gwarantuje to poprzez różnego rodzaju zabezpieczenia, tak zwane gwarancyjne. No. Okej, sprawdzimy, jak te auta będą się zachowywały w życiu codziennym. Za chwilę pewnie takich RAV-ek w różnych kolorach, hybrid, plug-in, zobaczymy więcej na ulicach. Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.